Koszmar dzieci w wielkopolskim Wągrowcu. Miały być bezpieczne, a były bite i maltretowane. Policja zatrzymała małżeństwo, które miało czwórkę swoich dzieci i ósemkę w ramach pieczy zastępczej. Najmłodsze miało 2 lata, najstarsze 14. Wszystkie z obrażeniami trafiły do szpitala. Sprawą zajmuje się prokuratura. Piotr Kotwicki. 12 dzieci odebrano rodzinie z powiatu wągrowieckiego. Policjanci podejrzewają, że wszystkie były bite przez swoich rodziców. Wczoraj w godzinach popołudniowych jeden z opiekunów w przedszkolu, do którego uczęszcza dwójka dzieci, zauważył na ciele 4-letniego dziecka niepokojące ślady mogące świadczyć o przemocy fizycznej. Zawiadomił służby, te trafiły do szpitala na obserwację i pierwsze oględziny potwierdziły, że mogło dochodzić do przemocy fizycznej w tej rodzinie. Dlatego zbadano wszystkie dzieci i wszystkie zdecydowano się odebrać, a policja zatrzymała 49-letnią kobietę i 58-letniego mężczyznę. My poobserwowaliśmy stan zdrowia, popatrzyliśmy na... Nawiązaliśmy z nimi, no chyba nawet w miarę dobre kontakty, jak na dzieci, które nas pierwszy raz widziały. Nie są zaniepokojone tym, że przebywają w szpitalu z nieznanych sobie może nawet przyczyn. W rodzinie przebywało 12 dzieci, 8 w pieczy zastępczej. 3 to były biologiczne dzieci tych rodziców, a jedno dziecko było adoptowane. Wiadomo, że tutaj do powiatu wągrowieckiego rodzice przeprowadzili się zaledwie kilka miesięcy temu. I też te dzieci dopiero od kilku miesięcy znajdowały się w pieczy zastępczej w tej rodzinie. Sąsiedzi mówią, że są zszokowani, że w ich najbliższym otoczeniu mogło dochodzić do tak dramatycznych czynów. To jest makabryczne. To nie do pomyślenia takie coś. Jak ja wczoraj widziałam te dzieci, jak wychodziły, to jest tragedia, to najmniejsze płakało. I teraz proszę mi powiedzieć, jak ludziom w tym wieku, no młodsi ode mnie, ale w tym wieku można dać malutkie dzieci? To był reżim po prostu. Bardzo ciężki człowiek do życia. Po godzinie 12 w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu rozpoczęło się posiedzenie sztabu kryzysowego z udziałem wojewody wielkopolskiego, wojewody kujawsko-pomorskiego oraz wszystkich służb biorących czynny udział w tej sprawie. Po nim mamy poznać więcej szczegółów, no ale wiadomo, że te najbliższe godziny to będą przede wszystkim starania o znalezienie odpowiedniego domu tymczasowego dla wszystkich dzieci odebranych z tej rodziny. Piotr Kotwicki, Polsat News, Wągrowiec.